I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Księga Ezechiela, 36 werset, 26 werset z 36 rozdziału. Zabiję go. Te słowa po raz pierwszy powtarzał mężczyzna siedzący za kółkiem swojej ciężarówki. O niczym innym nie potrafił myśleć. Jednak droga przed nim była jeszcze długa i nie mogło obyć się bez noclegu. Nawet w pokoju hotelowym chęć zemsty nie dawała mu spokoju. Wtem w szufladzie swojej szafki nocnej natrafił na pewną książkę. Większą część nocy spędził na czytaniu. Następnego ranka opuścił hotel. Kiedy pokojówka weszła do opuszczonego już pokoju, ku swojemu zdziwieniu zastała w nim pistolet leżący obok otwartej Biblii. Na małej karteczce widniała wiadomość. Ta księga uratowała dwa życia. Moje i mojego największego wroga. Skąd ta nagła zmiana? Słowo Boże niczym reflektor oświeciło sumienie tego mężczyzny. Pokazało mu jego stan przed Bogiem oraz to, jak strasznego chciał dokonać czynu. Światłość i miłość Boża poruszyły jego serce i przemieniły je, mimo że dotychczas przepełnione było ono nienawiścią. Stąd właśnie ta nagła zmiana. Nawet jeśli nie planujemy żadnej zbrodni, to taką przemianę musi przejść każdy człowiek. Bóg pokazuje nam w swojej Biblii, że ludzkie serce przepełnione jest ciemnością. Jezus Chrystus jest jednak prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. Każdy, kto przyjmie z wiarą Chrystusa, tę prawdziwą światłość doświadczy takiej całkowitej zmiany w swoim życiu i stanie się dzieckiem Bożym. Pan sam opisuje taką przemianę jako nowe narodzenie. Tak uczy Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 9 do 13 wersetu, a także trzeci rozdział od 3 do 8 wersetu oraz werset 16.